obostrzeń i postanowienia mam, że tych warzywek więcej zjadam. To pyszne. Uwielbiam te wyzwania. Te wyzwania jedzeniowe. Uwielbiam być na diecie. Kocham styczeń, on daje mi tyle siły, tyle energii, żeby super oczyszczoną i z taką energią wejść w luty. Niam. Zdrowe fit śniadanko z humusikiem, kanapeczka, chlebek bezglutenowy, palce lizać. Jeden malutki kawałeczek pizzy własnej roboty, to chyba nic mi się nie stanie. No dobra, dzisiaj tylko jednego do kawusi, no już wytrzymałam tyle dni, no jednego jak zerzę, że to się nic nie stanie chyba, prawda? Jaka to jest pyszna, no! Czemu my wiecznie musimy sobie wszystkiego odmawiać? W końcu wszyscy poszli spać i mogę normalnie napić się swobodnie wody i iść sobie normalnie po ćwiczeń. Basiu, ty proszę? Co tam, Basiu? Szybko mów, bo idę ćwiczyć. Co, weszło na Netflixa? Podglądaczka? A dobre to? A są tam jakieś erotyczne... Same erotyczne... Dobra, wiesz co? Jutro też jest dzień, kurwa, co sobie jutro poćwiczę. Dobra, no to dzięki, no to buziapa. Gdzie jest wino? Kuźwa, przecież będę ćwiczyć, chora nie jestem. 31. Jebać tą dietę. Wolę sobie siedzieć z winem i z kotletem. Już koniec stycznia, nic nie szkodzi. Jedzenie warzywek bardzo dobrze mi wychodzi. Pieprzyć to wszystko. Ja będę się darła wiesztą jakimiś warzywami, jak ja tutaj sobie mogę opierdolić takiego hambuksa dobrego. Własnej roboty pieprzyć. Zajebioza. Dobra, koniec już z tymi dietami. Jak chce ta, to się odchudzajcie sami.